Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, abyście skorzystali z linków w opisie. Będziecie mogli dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A dziś na tapet bierzemy sobie pozycję Maska Fudo. Jest to legenda o szkarłatnych obłokach, za którą odpowiada Saverio Tuntenuta. Jest to wydanie zbiorcze, jak możemy zobaczyć. I nie jest to komiks, można by się wydawać nam obcy, na pewno nie obcy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o e, autora tego komiksu, czyli pana Tenutę, który stworzył właśnie legendę o szkarłatnych obłokach. Bo dokładnie tak nazywał się pierwszy komiks, który nazwijmy te z tej serii, został wydany właśnie przez wydawnictwo Lost in Time, bo i ono odpowiada też za ten komiks i tak naprawdę jest to historia, która dzieje się przed właśnie wydarzeniami z pozycji przeze mnie wspomnianej o legendzie, gdzie poznajemy właśnie losy jednego z głównych bohaterów tamtego tytułu. I powiem szczerze, że faktycznie, jeżeli ktoś czytał legendę o szkarłatnych obłokach, to przede wszystkim po pierwsze, a nie muszę go namawiać, żeby kupić ten komiks, bo tamten na pewno mu się spodobał, bo był świetny. Ciekawa fabuła, przepiękne rysunki w klimatach właśnie Azji, Japonii. I tutaj jest to samo. Tutaj nawet jest ciekawiej. Z jednego prostego względu. Przede wszystkim dla mnie znacznie bardziej został zaakcentowany pewien romans, który się pojawia. Jest on zdecydowanie w mojej ocenie bardziej dojrzały, jeżeli chodzi o uczucia pomiędzy bohaterami. To jest pierwsza sprawa. A druga B po prostu. Ten komiks jest cudny. Cudny tak samo jak pierwszy e, właśnie tom wydania zbiorczego Legendy o Szkarłatnych Obłokach. Więc o czym jest tak naprawdę ta historia, ja wam zaraz powiem. Natomiast e, chciałbym Wam zaprezentować. Oczywiście format jest tak samo powiększony, jak było to w przypadku pierwszego tomu, więc i grzbiet będzie też w podobnej wręcz bym powiedział takiej samej stylistyce, co jest bardzo fajne, bo po prostu będzie pasował do tamtej pozycji. I tutaj mamy oczywiście tył. 145 zł. Tutaj możemy też zauważyć jedną rzecz, jeżeli spojrzymy na tą stronę, że jeżeli otworzymy, to zawsze ja powtarzam to, co lubię w komiksach. Jest to jednak jakiś element dalszej części tego rysunka i tutaj fajnie wydawało to Lost in Time, bo nawet mimo, że zachowało tą strukturę grzbietu z poprzedniego, to i tak widzimy, że tutaj, jeżeli się dobrze przypatrzymy, to wszystko i tak jest dalej rysunkiem, tylko troszeczkę w innych odcieniach. Prawo dla nich, za taki zabieg, że tutaj właśnie też został zastosowany. No i może... Pokażę Wam troszeczkę tego komiksu, oraz jednocześnie w pewnym sensie opowiem, co się tutaj dzieje, jaka jest fabuła, ale oczywiście nie tyle, żeby, żeby Wam nie psuć zabawy. Ja na pewno mogę powiedzieć ze swojej strony jedno: kiedy czytałem ten komiks, naprawdę były momenty, kiedy się uśmiechałem, kiedy sobie myślałem: Kurczę, faktycznie kojarzę to, bo ta postać, czy coś z tym może związanego, co gdzieś sobie wyłapałem, jest właśnie w tym pierwszym tomie, który otrzymaliśmy od Lost in Time, więc fajna sprawa. Tutaj tak jak i wtedy chyba to wspominałem i wspomnę też i tutaj, druk i oprawa po skal, czyli wiecie mniej więcej czego się spodziewać, jeżeli macie pierwszy tom. Ja mówię, ktoś, kto był fanem, nie będzie musiał tutaj w ogóle być namawiany, aby go nabyć, ale dajmy szansę tym, którzy jeszcze go Jakimś sposobem nie czytali i nie czytali przede wszystkim wcześniejszej pozycji, bo może dzięki temu dadzą się przekonać. Przede wszystkim poznajemy postać Szynowskę. Jest to młody chłopak z takiej, nie wiem, z, z odłamu, hanini, chinini, ale generalnie po prostu biedota, która. No, co tutaj dużo mówić? Jest zdana na łaskę władcy, na łaskę tego całego nieszczęstwa, które tam jest, no bo są biedni, często są niedożywieni, mieszkają w dość bym powiedział, słabych warunkach, ale jednak, no jednak coś takiego ma miejsce. Oczywiście my od razu nie poznajemy tych, oczywiście, bohaterów, czy tego głównego bohatera, który mieszka z matką bym powiedział i użył delikatnie mówiąc określenia szaloną oraz siostrą, która widać że dla niego jest wszystkim, tym co ma najcenniejsze. I oczywiście zanim poznajemy tak jak wspomniałem tych bohaterów przede wszystkim jest sytuacja kiedy widzimy grupę czterech mężczyzn. Oni tutaj są nazywani niekiedy jako zabójcy, ale fajnie, że spotkałem się z tym nazwijmy to określeniem shinobi. Shinobi co to tacy Zabójcy, dokładnie, zabójcy ludzie od zadań, nazwijmy to specjalnych wyszkoleni, z jakichś tam specjalistycznych, wręcz bym powiedział umiejętnościach, ale mało tego, niekiedy posiadających pewne zdolności. Akurat Shinobi mi się dobrze skojarzyło, bo kiedyś oglądałem taki właśnie film o tym tytule azjatycki, o takiej właśnie grubie, gdzie główno dowodzącym tam był bohater, który nazywał się Gen Noske. Ale też była fajna, w pewnym sensie chyba zaakcentowana tam, o ile dobrze pamiętam, romantyczna, wręcz bym powiedział, taka trochę więź między nim a jedną z bohaterek, która. Zdolność miała taka, że była bardzo piękna, potrafiła kogoś uwieść, zbliżyć się do niego i w chwili, kiedy go całowała, widać było na filmie z jej żył, tak jakby, nie wiem, czy się ogólnie chciała gdzieś, widać to było, wypływały jakieś takie jakby soki czy coś i one po prostu były trujące. Trochę też może taka jakby Poison Ivy z Batmana. Taka ciekawostka i tu od razu, kiedy o tym się dowiedziałem, to naprawdę... Plus jeden do tego komiksu, że taki fajny zabieg został tutaj wprowadzony. I ogólnie historia krąży wokół właśnie maski FUDO. I ten bohater, taka mała podpowiedź dla Was, z czasem jak będę przerzucał, przerzucał strony, żebyście zobaczyli i pomyśleli sobie: Ja Wam oczywiście niczego nie zdradzę. To przede wszystkim fajnie jest to pokazane, bo oni tutaj są już przedstawieni tak, jakby. Poznajemy końcówkę w pewnym sensie tego komiksu. Ciekawy zabieg, więc tutaj od razu mówię, dalej już przejdę, żeby Wam nie zdradzać tych stron, które dalej co będą prezentowały, bo to naprawdę fajnie zostało fabularnie zrobione. I tutaj plus dla autora, ale tak jak mówię, poznajemy naszego bohatera, o którym wspomniałem, w sytuacji, kiedy on broni swojej, właśnie siostry. Po znalezieniu tej maski. Maski Fudo, którą tutaj jak widzimy już ma założoną na twarz. I jest to maska dość bym powiedział specyficzna, posiadająca na swój sposób może troszeczkę bym powiedział pewne zdolności, która z czasem będzie zmieniała naszego bohatera. Siostra jego zostaje w wyniku pewnych okoliczności też zabrana, porwana. Przynajmniej takiemu też się wydaje. Choć może nie do końca tak jest, ale mówię fabularnie. Będę od tego odstawał, aby wam nie powiedzieć. I tak naprawdę, komiks opowiada głównie o tym, kiedy poznajemy y, historię na tych właśnie dwóch poniekąd płaszczyznach. Kiedy on jeszcze był tym młodym chłopakiem, kiedy to wszystko zaczęło się dziać, a następnie, kiedy jest już tym samurajem, też można by powiedzieć troszeczkę y, takim naprawdę motherfuckerem, typowym zabójcą, który ma swoją grupę oddanych przyjaciół, jest to trzy osoby, które też fabularnie, oczywiście, są tutaj przedstawione, i jednocześnie pokazuje nam, jak do tego doszło. Jak do tego doszło? Dodatkowo poznajemy bardzo właśnie ciekawą postać Kajdy, która też odgrywa tutaj bardzo istotną rolę fabularną, i to właśnie o niej mówię, jeżeli Wspominam o tym wątku, trochę takim tragicznym, też bym powiedział, romantycznym. Piękne rysunki, naprawdę świetne. Nie wiem, ja bym chyba pokusił się nawet powiedzieć, że nawet mi się bardziej podobają niż to było w pierwszym tomie Legenda o Szkarłatnych Obłokach. I tutaj, bez dwóch zdań, Mistrzostwo Świata. Wspaniała prezencja. Kolory, jakość wydania tego i w ogóle to, co wszystko tutaj widzimy, oraz niekiedy te piękne sceny walki, zarówno w deszczu, w gorącym klimacie, kiedy pali się budynek, czy ogólnie ich codzienne takie też poniekąd relacje i to, co się dzieje w tym komiksie. Bo nie skupiamy się tylko na walce, skupiamy się choćby na sytuacji, kiedy jeden z nich idzie grać w coś takiego, powiedzmy, alakości. kości. I wiele, wiele naprawdę innych tego typu momentów. Przede wszystkim jest to droga bohatera i tej maski Fudo, która pokazuje, jak stopniowo potrafi to zmienić człowieka. Oczywiście poznajemy tutaj wielu innych bohaterów, tak jak wspomniana jego matka, która z czasem staje się osobą. W pewnym sensie bym powiedział trochę obłąkaną w mojej ocenie, ale jednocześnie posiadającą moc. Moc, która ma znaczący wpływ na wiele rzeczy i przede wszystkim na główną fabułę oraz pewne użyjmy określenia, bóstwa, jakie pojawiają się w tym oto komiksie. Także jako całość jest to niesamowita historia, i myślę, że na tym poprzestanę, jeżeli. Mówimy o straszczeniu Wam, bo naprawdę komiks jest fenomenalny i nie chciałbym Wam psuć zabawy. Dlatego jeszcze jedna, może dwie strony dla Was i na tym zakończymy tą przygodę. Także polecam szczerze. Oczywiście, gdybyście nie wiedzieli, to na dole w opisie znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabyć ten komiks. Gorąco Was do tego zachęcam. Moja ocena to tak śmiało, Lost in Time już nas przyzwyczaiło do tego, że wydają naprawdę bardzo fajne komiksy i nie przypominam sobie, żeby jakiś szedł poniżej przynajmniej oceny powiedzmy 7, a tutaj śmiało 9 na 10 mogę dać. Jest o jeden punkt lepszy od pierwszego. Tamten chyba dałem 8, pamiętam, tutaj śmiało mogę dać 9 na 10, bo po prostu jest to bardzo fajna historia. Pytanie tylko, pozostałem sobie jedno: czy lepiej, że poznajemy tę historię dopiero teraz, czy fajniej byłoby poznać najpierw ją, a dopiero przeczytać tamtą? Tutaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi. A może wy macie, może wy mi powiecie, jeżeli przeczytaliście zarówno maskę FUDO, jak i legendę o szkarłatnych obłokach? Dajcie znać w komentarzu, oczywiście polubcie, udostępnijcie film, no i nie zapomnijcie o subskrypcji. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!